7:09. Rozmowa poranka. A moim gościem jest Aleksander Szałański z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tematem naszej rozmowy będą czynniki wpływające na rozwój transportu niskoemisyjnego. To zacznijmy od tego, czy w Polsce jest dobry, w cudzysłowie, klimat do tego, aby transport niskoemisyjny się rozwijał. Ja bym zaczął troszeczkę od może odniesienia się do samego tego pojęcia transportu niskoemisyjnego, bo wydaje mi się, że transport niskoemisyjny to jest technologia. Tak? Skupiamy się na technologii. Najczęściej za transport niskoemisyjny uznaje się albo pojazdy czasami nazywane zeroemisyjnymi, czyli pojazdy elektryczne, bateryjne czy wodorowe, albo pojazdy napędzane tak zwanymi paliwami przejściowymi, alternatywnymi paliwami przejściowymi, CNG, LNG. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu sama technologia. W kontekście życia w naszych miastach, w kontekście środowiska, klimatu, w ogóle jakości życia, mi się wydaje, że lepiej jest mówić o zrównoważonym transporcie. Jakby niskoemisyjny transport jest częścią takiego transportu zrównoważonego. Też oczywiście jakby można go definiować na wiele różnych sposobów, ale mi chyba najbliższa jest taka definicja, która opiera się na trzech elementach. Czyli mówilibyśmy wtedy o takim transporcie, który spełnia trzy główne warunki. Po pierwsze, pozwala osobom, które się przemieszczają, no, spełnić tą swoją najważniejszą funkcję, czyli dotrzeć z punktu A do punktu B. Ale, i to jest bardzo ważne, nie kosztem albo nie nadmiernym kosztem jakichś innych elementów, które wpływają na jakość, na komfort życia, czyli na przykład zanieczyszczenia powietrza, hałasu, bezpieczeństwa. Wszystkie te inne elementy powinny być spełnione. Drugi element takiego zrównoważonego transportu to jest to, aby brał on pod uwagę potrzeby różnych grup. To znaczy, to nie może być tak zorganizowany transport, który skupia się tylko na przykład na kierowcach samochodów albo kierowcach rowerów. Tak, jakby zrównoważony transport to jest taki, który bierze pod uwagę różne potrzeby różnych osób, które też w różny sposób się pomieści i poza miastem przemieszczają, w tym też przede wszystkim tych, które samodzielnie być może tych swoich potrzeb nie mogą zawsze tak jasno wyrazić, czyli najmłodszych i najstarszych, dzieci, seniorów, osoby z różnych powodów nieuprzywilejowane. No i wreszcie trzeci element takiego zrównoważonego transportu to jest jego wpływ na środowisko i na klimat. No i oczywiście tym bardziej zrównoważony, im ten wpływ negatywny jest możliwie mały, no bo nie oszukujmy się, no jakby wpływ zawsze jakiś będzie, zarówno na jakość powietrza, jak i na klimat i od tego nie uciekniemy. Natomiast wydaje mi się, że warto jest zawsze pamiętać o wszystkich tych trzech elementach. No i czy w Polsce jest szansa, tak jak pan mówi, pan woli to określenie transport zrównoważony, żeby w Polsce ten zrównoważony transport się rozwijał? Tu znowu, jakby takich czynników, które na to wpływają, jest bardzo, bardzo dużo. Tak? To będą zarówno regulacje prawne, to będzie technologia, czyli po prostu to, co jest dostępne. Tak? Czy mamy dostępny transport publiczny, czy mamy dostępne elektryczne autobusy, czy mamy rozwiniętą sieć kolei, czy stać nas na prywatne samochody nisko i zeroemisyjne. I to pewnie o każdym z tych aspektów moglibyśmy sobie gdzieś rozmawiać osobno. To są na pewno wielkie, wielkie zagadnienia. Ważny jest dostęp do infrastruktury, jeżeli mówimy o samochodach elektrycznych, czy hybrydowych, czy bateryjnych, i ta infrastruktura musi się rozwijać i ten czynnik jest również niezwykle, niezwykle istotny. Ale ważne są też wspomniane przeze mnie regulacje prawne, czyli różnego rodzaju instrumenty zachęt do tego, aby ten transport w kierunku zrównoważonym rozwijać. I tu mam na myśli adresatów zarówno po stronie włodarzy miast, jak i użytkowników indywidualnych, ale też i firmy, bo mówimy też o samochodach firmowych, mówimy o samochodach do użytku prywatno-służbowego, ale też wreszcie o samochodach specjalistycznych, które po prostu są narzędziami pracy. Więc z jednej strony potrzebne są zachęty, z drugiej strony potrzebne są takie regulacje, które będą promowały ten transport zrównoważony. Istotne są technologie, dostępność tych technologii, również pod względem finansowym, ale bardzo ważnym czynnikiem jest też czynnik, nazwijmy go po prostu psychologiczno-społeczny, czyli nasze przyzwyczajenia i to, jak my wszyscy, mieszkańcy miast, uczestnicy tego życia w mieście, postrzegamy po prostu wzajemnie swoją rolę jako mieszkańców i jak patrzymy na tą przestrzeń,
w naszej najbliższej okolicy. No właśnie, i my jako Polacy jak patrzymy na tę przestrzeń? Jesteśmy otwarci na zrównoważony transport, na elektryczne autobusy i tak dalej, i tak dalej? Na pojazdy? No to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że to się zmienia w pożądanym kierunku, pożądanym, czyli tak jak ja to rozumiem, czyli w takim, w którym myślimy bardziej o sobie nawzajem, patrzymy na siebie bardziej wspólnotowo, myślimy o konsekwencjach naszych własnych działań również dla innych właśnie współmieszkańców, współuczestników tej miejskiej przestrzeni, nie tylko miejskiej. Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że ta bariera właśnie społeczno-psychologiczna jest tą najpoważniejszą w tej chwili. Wydaje mi się, że Polacy są bardzo przyzwyczajeni do prywatnego samochodu osobowego i polskie miasta w zdecydowanej większości to są miasta zaprojektowane głównie z myślą o samochodach. Do tego mamy ogromną skalę wykluczenia transportowego, bądź po prostu ograniczonej dostępności do transportu publicznego również w miastach, nie tylko poza miastami czy w obszarach funkcjonalnych miast w aglomeracjach, ale również w samych miastach, co zmusza również wielu Polaków i wiele Polek do wykorzystywania samochodu prywatnego, być może częściej niż by chcieli. I wydaje mi się, że tutaj mamy najwięcej do zrobienia. No to też pytanie, jeżeli chodzi o miasta. Czy miasta stawiają na zrównoważony transport, na niskoemisyjny transport? Powiem i tak, i nie. To znaczy, wydaje mi się, że miasta, nie chcę być dla nikogo niesprawiedliwy i oczywiście to jest pewna generalizacja, ale wydaje mi się, że bardzo często włodarze miast sięgają po te najniżej zawieszone owoce, tak? Te low hanging fruits, to co jest łatwiejsze do zdobycia, to co jest łatwiejsze do wdrożenia. A zmiana floty, na przykład transportu publicznego na nisko czy na zeroemisyjny, jest stosunkowo łatwa. Szczególnie, że w Polsce mamy w tej chwili bardzo dobrze funkcjonujące, zresztą już od wielu lat, instrumenty wsparcia do wymiany takiej floty, do zakupu autobusów miejskich, czyli program Zielony Transport Publiczny. I myślę, że to działa całkiem dobrze. To znaczy Polska jest też w ogóle jest potęgą, jeżeli chodzi o produkcję elektrycznych autobusów też i ich eksport do innych krajów Europy. Jest jednym z największych producentów, nie tylko w Europie. Więc jeżeli chodzi o takie działania, wydaje mi się, że tak. Myślę, że tutaj polskie miasta można pochwalić. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś głębsze zmiany, które miałyby właśnie skutkować zmianą przyzwyczajeń transportowych, zmianą przyzwyczajeń, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po mieście i w okolicach miast, wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. To są oczywiście trudniejsze wyzwania, bo one wymagałyby trochę zmiany myślenia w ogóle o przestrzeni wokół nas i o wykorzystywania tej przestrzeni, szczególnie w gęstej miejskiej zabudowie. To co ma pan konkretnie na myśli? Nasze miasta, jak pan sobie... zróbmy taki krótki eksperyment. Jak pan sobie wyobraża jakiś kształt miasta, mapę jakiegoś miasta, to co pierwsze przychodzi panu do głowy? Prawdopodobnie siatka ulic. Tak, zgadza się. Mi zawsze. Tak wcale nie musi być. To znaczy to, że te wszystkie miasta, nawet w naszej świadomości, nawet w naszej głowie, to są miasta zbudowane pomiędzy ulicami, jakby zawieszone na tych siatkach dróg dla samochodów, to jest wybór. To znaczy tak wcale nie musi być. I wydaje mi się, że ten kierunek zmiany myślenia o przestrzeni miejskiej, ale też o mobilności, o transporcie w miastach, jakby dostrzeżemy wtedy, kiedy zaczniemy myśleć o przestrzeni wokół nas i tej przestrzeni miejskiej w inny sposób niż o tych kwadracikach pomiędzy głównymi arteriami. A to do tego domyślam się jeszcze daleko, bo nawet patrząc na te zapowiadane zmiany, czy zmiany, które już się dzieją w Warszawie, no to budzą one wiele kontrowersji, wiele głosów sprzeciwu. Jeżeli ma pan na myśli cały projekt, który gdzieś jest pod takim parasolową nazwą Nowego Centrum Warszawy, to faktycznie jakby w mediach jest o nim głośno, tak? Ja przypomnę, że on przede wszystkim polega na uspokajaniu ruchu na głównych ulicach w centrum, częściowo na zwężaniu głównych arterii, które idą przez miasto, ułatwianiu
poruszania się w tej przestrzeni pieszym, no, czyli jest więcej przejść dla pieszych, jest więcej dróg dla rowerów, więc też ułatwienia właśnie poruszania się rowerami, czy w inny sposób wykorzystywania aktywnej mobilności. I faktycznie głośno jest o nim w mediach. Natomiast ja jestem z Warszawy, no, mieszkam tutaj na co dzień i mogę panu powiedzieć, że w praktyce te rozwiązania, o których jest tak bardzo głośno przed ich wprowadzeniem, już po tym, jak zaczną funkcjonować, bardzo, myślę, bardzo szybko są akceptowane, tak jak na przykład przebudowa wokół Ronda Dmowskiego na ulicy Marszałkowskiej, czy w Alejach Jerozolimskich też i Emilii Plater bardzo dużo, czyli to jest takie ścisłe centrum Warszawy, gdzie teraz mamy dużo więcej świateł, przejść dla pieszych, a też pamiętam te głosy mówiące o tym, że Warszawa i centrum będzie zupełnie, absolutnie nieprzejezdne. Dzisiaj nie widzę zupełnie takiego problemu i myślę, że wszyscy już się bardzo szybko przyzwyczaili i pewnie trudno byłoby, nazwijmy to teraz w cudzysłowie, odebrać pieszym te nowe rozwiązania. No chociaż jak ja mieszkałem kilka lat w Warszawie i rozmawiając z chociażby taksówkarzami, no to oni byli bardzo źli na te zmiany, na te zapowiadane buspasy, zwężanie ulicy i mówili często w niewybrednych słowach o panu prezydencie Trzaskowskim. No, to wiadomo, no, jakby to są ludzie, którzy żyją z jeżdżenia samochodem po mieście, więc dla nich na pewno to jest jakieś nowe wyzwanie. Natomiast ja nie potrafię powiedzieć, na ile to rzeczywiście wpływa na realnie na komfort ich pracy. No, wydaje mi się, że to są pewne zmiany cywilizacyjne, no, które musimy po prostu razem jako wszyscy znowu współuczestnicy i też i współtwórcy tej miejskiej przestrzeni gdzieś przyjąć do wiadomości i szukać rozwiązań, biorąc pod uwagę, że takich zmian będzie musiało być coraz więcej. Mówił pan kilka minut wcześniej o tych zachętach, żeby inwestować gdzieś w niskoemisyjny transport. Czy one w Polsce są? Tak, chociaż wydaje się, że jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy przemyśleć te narzędzia, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o niskoemisyjny transport, to z jednej strony to jest wspomniany przeze mnie program Zielony Transport Publiczny, kierowany do samorządów, który ma zachęcać samorządy do zmiany flot na autobusy hybrydowe, elektryczne, niskoemisyjne i myślę, że on działa całkiem dobrze. Ważne jest, aby go przedłużyć jego działanie. Tutaj jestem co do tego przekonany. Pewnie fajnie, gdyby on został uzupełniony o ta marchewka, żeby została uzupełniona o taki mały kij, czyli obowiązek zakupu wyłącznie nowych pojazdów, znaczy przy zakupie nowych pojazdów, obowiązek zakupu pojazdów nisko i zeroemisyjnych, no powiedzmy w perspektywie najbliższych jakichś 2 lat, przynajmniej dla tych największych miast, a w perspektywie 5-6 dla pozostałych samorządów. Mamy program Mój Elektryk, który jest najpopularniejszym programem dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych. Korzystają z niego zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. To mogą być samochody pasażerskie, osobowe i to mogą być samochody dostawcze do 3,5 tony. Ale wydaje się, że zasadność istnienia tego programu już się wyczerpuje. To znaczy on się dobrze sprawdzał na tym pierwszym etapie, kiedy potrzebowaliśmy większej liczby takich pojazdów na polskich drogach. Po prostu potrzebowaliśmy, żeby one się pojawiły również po to, aby rozwijała się infrastruktura, aby też opłacalne było budowanie publicznych stacji ładowania dla takich pojazdów. Ta infrastruktura się rozwija, tych punktów jest już całkiem sporo i myślę, że już mamy takich dobrze zakorzenionych w rynku kilka podmiotów, które będą nadal rozwijały tą infrastrukturę, niezależnie od stacji ładowania, które będą budowane przez państwo, ale do czego zmierzam? Wydaje mi się, że zbliżamy się do takiego momentu, w którym już nie dopłaty do samochodów nowych są istotne, ale jakieś systemy zachęcające w ogóle do zmiany troszeczkę zwyczajów transportowych, niekoniecznie przesiadania się na nowe samochody elektryczne. W Polsce posiadanie prywatnego samochodu jest relatywnie tanie w porównaniu do innych krajów europejskich. Mówię tutaj o różnego rodzaju podatkach i opłatach. I dodatkowo te koszty nie są właściwie uzależnione od emisji.
Więc jeżeli mówimy o powietrzu, jeżeli mówimy o środowisku, jeżeli mówimy gdzieś o klimacie, to myślę, że jest czas, aby na poważnie zająć się reformą systemu opłat i podatków, które w moim przekonaniu powinny być oparte na takiej zasadzie zanieczyszczający płaci, czyli samochody więcej emisyjne powinny być po prostu bardziej kosztowne. Czy wie pan sobie, pomyśleli teraz nasi słuchacze? Proszę? Wie pan, co sobie teraz pewnie pomyśleli nasi słuchacze? Domyślam się, że w pierwszej, tak samo jak i ja mam samochód, no, ja jeżdżę samochodem spalinowym, no Euro 5 normą. I też wcale nie uśmiecha mi się płacenie wyższych podatków czy jakichś wyższych opłat, no ale znowu wracamy do tego, jak siebie postrzegamy i swoją rolę i swój wpływ na współmieszkańców naszych miast i okolicy, i myślę, że każdy powinien tą cegiełkę dołożyć, a na końcu wydaje mi się, że to wcale nie musi być aż takie skomplikowane. Chociaż oczywiście jestem świadom tego, że nie każdy może sobie pozwolić na przesiadkę na rower czy transport publiczny, i tymi ludźmi i tymi osobami na pewno trzeba się z troską i ze zrozumieniem przyjrzeć i również im coś zaoferować. To już na koniec, podsumowując, czy Polska idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój, o transport niskoemisyjny? Ja myślę, że tak, chociaż pewnie te zmiany są zbyt wolne. Pewnie oczekiwalibyśmy tutaj może większej roli po stronie naszych decydentów i po stronie polityków, a też jeżeli chodzi o takie jednoznaczne kierunki czy deklaracje dotyczące kierunków tych zmian, również na poziomie miast. Na pewno jeżeli chodzi o prywatne samochody, no to wielkim wyzwaniem jest oczywiście poziom dochodów, ale myślę, że nie musimy się skupiać na prywatnych samochodach, tylko właśnie bardziej na tych innych zrównoważonych formach transportu i gdzieś na naszych zwyczajach transportowych, bo mówiąc zwyczaje, mam na myśli niekoniecznie tylko i wybór środka transportu, ale na przykład takie rzeczy jak wspólne dojazdy do pracy czy wspólne dojazdy do szkoły, tak? Możemy wspólnie korzystać z jednego samochodu, nie zawsze każdy musi jechać swoim, jak pan pewnie doskonale wie, zdecydowana większość aut wozi tylko kierowcę. Aleksander Szałański z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.